podobnie w listopadzie, no i potem listopad to oczywiście już start ligi World Series of Boxing. Najdłuższe wskazówki teraz Huberta Migaczewa do obydwu zawodników. No właśnie, ciekawe, co to może oznaczać? Być może tutaj sędzia Migaczew przewiduje coś ciekawego. Chciałem właśnie poruszyć temat sędziowski, jeżeli nasi widzowie są ciekawi, jak zachowuje się sędzia w ringu, co mówi w takich sytuacjach, to odsyłam do transmisji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tam od walk półfinałowych sędziowie byli na podsłuchu naszym. Mogliśmy dokładnie usłyszeć, co sędziowie mówią w trakcie walk do zawodników, co sędziowie mówią przy przywitaniu. To była bardzo ciekawa innowacja, bodaj chyba pierwsza taka w ogóle w historii polskiego boksu amatorskiego, żebyśmy mieli okazję podsłuchiwać się pracy sędziego ringowego. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jeżeli ktoś chce uczyć się tego zawodu i zastanawia się, jak pracować między linami, to odsyłam do materiałów z sierpniowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbywała się w Łodzi. Na pewno widać, że ci zawodnicy jeszcze uczą się boksu. Troszkę w ciemno zadawane te ciosy, zamykane oczy. No tutaj też wychodzą te braki techniczne, prawda? Brak takich walk na takich galach, na takich imprezach. No przede wszystkim tutaj widzimy, prawda? I atakujący atakował tak troszkę za sztywno. W jednym tempie z kolei zawodnik, który był w, czy teraz jest w defensywie, chowa się w ogóle, patrzy na dół. No jest to bardzo chaotyczny w tej chwili, bardzo chaotyczny atak. Słusznie zakończony mimo wszystko oczywiście liczeniem, ponieważ zawodnik, który jest w tej chwili liczony, no nie miał żadnego pomysłu, tak, żeby uciec z tej sytuacji. I no i akurat koniec pierwszej rundy. Myślę, że z przyjemnością z tej minutowej przerwy skorzysta bokser z niebieskiego narożnika. No i za chwilkę rozpoczniemy starcie. W tej chwili może zawodnice ruszą w większym tempie, ponieważ włączono przed chwilą przy ringu, można powiedzieć, hymn pięściarski. Znany utwór z filmów z serii Rocky Balboa. I od razu ostre natarcie zawodnika w czarnym uniformie. On już wie chyba po pierwszych liczeniach jego przeciwnika z pierwszej rundy, że to on tutaj rzuca tempo i on tutaj jest lepszy. Ma to również tą przewagę psychiczną, ponieważ doprowadził swojego przeciwnika do liczenia i można się spodziewać, tak jak teraz, właśnie mocnego ataku i chyba będziemy mieli kolejne liczenie. Tak. Myślałem, że Hubert Migaczew zakończy ten pojedynek, ale nie. Jednak kontynuujemy dalej to starcie, ale coś czuję, że za chwilkę może być podobny scenariusz, tak jak to miało miejsce wcześniej. Próbuje tutaj zawodnik w czarnych spodenkach, ale przestrzeliwuje, no i w zasadzie on już teraz tutaj bardziej chyba chce po prostu zakończyć to starcie na pełnym wymiarze, ale
Nie wiadomo, czy to się udzie. No i tak jak widzimy teraz, powtórka z rozrywki. Bezradność już momentami, duża w defensywie. RSC, tak jest, stracił już cierpliwość Hubert Migaczew. Za duża dysproporcja umiejętności. Za duży nieład w defensywie przede wszystkim boksera z niebieskiego narożnika. I to wszystko spowodowało taki, a nie inny rezultat. Nie jest to pierwsze RSC podczas dzisiejszej gali. Kilka już tych rozstrzygnięć przed czasem widzieliśmy. Kilka pięknych knockdownów. Odsyłam wszystkich do pojedynku Karola Basisty z Filipem Piekarskim. Tam przepięknie Karol Basista rozprawił się z Piekarskim. To był sam początek gali.